Rodzina współcześnie jest największą ofiarą polityki. Dlatego trzeba zadbać o to, ażeby politykami uczynić osoby, które nie tylko nie będą szkodzić rodzinie, ale upomną się o jej prawa. Jeżeli znamy osoby, które rzeczywiście gwarantują nam upomnienie się o prawa rodziny i które chcą postawić dobro rodziny na pierwszym miejscu, jeżeli jeszcze dodatkowo mamy sposób na to, by później ich z ich obietnic rozliczyć, koniecznie idźmy na te wybory, koniecznie oddajmy na nich głos i później koniecznie rozliczmy ich z tego, w jaki sposób działali.